Corpus Philosophorum Polonorum to seria wydawnicza zawierająca najistotniejsze dzieła polskich filozofów od czasów średniowiecza do I wojny światowej. W Belwederze odbyła się prezentacja pierwszych 6 tomów korpusu. Trafiły do nich polskie tłumaczenia pisanych po łacinie rozpraw filozoficznych z okresu średniowiecza. To są zasadniczo teksty XV-wieczne, czyli jakby z samego początku takiego intensywniejszego, bardziej ożywionego życia intelektualnego, które wiązało się właśnie z założeniem i potem z działalnością Akademii Krakowskiej czy Uniwersytetu Krakowskiego. Większość autorów to byli profesorowie uniwersyteccy, którzy przygotowywali skrypty czy konspekty swoich wykładów. W związku z tym one musiały odzwierciedlać pewien standard nauczania, który był wtedy dla Europy wspólny. Właściwie pewien tutaj wzorzec wyznacza Uniwersytet Praski i cała reszta na naszym terenie, w Europie Centralnej, starała się sprostać temu wzorcowi. Taki przede wszystkim charakter mają te teksty. To jest materiał historyczny. Czy filozofia jest ważna dla polskiej inteligencji? Czy Polacy potrzebują głębokiej filozoficznej refleksji? Filozofia była pasją intelektualną i źródłem inspiracji twórczych wzorowego polskiego inteligenta Witolda Gombrowicza. Stała się również tematem jego ostatniego dzieła, przewodnika po filozofii w 6 godzin i kwadrans. Mówi się, że praca nad nią powstrzymała pisarza przed popełnieniem samobójstwa, gdy pod koniec życia ciężko chorował. W książce Gombrowicz nakreślił sylwetki najważniejszych dla współczesności myślicieli, między innymi Kanta, Hegla, Marksa, Schopenhauera i Nietzschego. Z dwoma wyjątkami to sami Niemcy. Nie ma tam żadnego Polaka. Czyżby żaden polski filozof nie miał nic oryginalnego do powiedzenia współczesnemu polskiemu inteligentowi? A przecież przed wojną mieliśmy szkołę lwowsko-warszawską, która była liczącym się ośrodkiem myśli filozoficznej na świecie. Jej dokonania wywarły ogromny wpływ na filozofię międzynarodową, przede wszystkim w dziedzinie logiki. Jej przedstawiciel, Alfred Tarski, bywa wymieniany jako jeden z 4 najwybitniejszych logików wszechczasów. Czy jej dorobek został całkowicie zaprzepaszczony? A co z tak lubianymi w Polsce filozofami jak Józef Tischner, autor historii filozofii po góralsku, albo Leszek Kołakowski, pierwszy laureat prestiżowej nagrody imienia Johna Kluge'ego, amerykańskiego Nobla w dziedzinie nauk humanistycznych? Czyżby popularny za życia ksiądz Tischner był jedynie, jak chcieli tego krytycy, kaznodzieją w przebraniu filozofa? Czy uwielbiany w kraju za przenikliwość i poczucie humoru Kołakowski był oryginalnym myślicielem? Czy rzeczywiście miał wpływ na światową myśl filozoficzną? A dzisiaj? Czy myśl polskich filozofów jest na tyle oryginalna, by zainspirować świat intelektualny? A może Polska Akademia Nauk nie zasługuje na pomnik Kopernika? Nauka, technologia mówi o tym, jak realizować jakieś cele. Natomiast humanistyka mówi, co właśnie ma być tym celem. Humanistyka to jest całość naszego rozumienia świata. Umiejętność rozumienia innych, umiejętność komunikowania się z innymi. Naszym celem jest jakby rozumienie samych siebie, jest pomoc w samoświadomości kulturalnej, historycznej, narodowej. Tak? Jakby to jest zadanie, do którego jesteśmy zobowiązani, kto go nie wypełnia. I to w pewnym sensie to jest polityczne, tak? Znaczy to jest służba polis, czyli służba wspólnocie. I tego moim zdaniem jest za mało. Rzeczą niesłychanie ważną jest, żeby polska humanistyka, polskie uniwersytety zaczęły myśleć i mówić samodzielnie, tak? I żeby to jest taka sytuacja, że ponieważ problemem jest to, kim jesteśmy, tak? Więc teraz następne pytanie brzmi, kto odpowie na to pytanie? Czy, bo jeśli my na to pytanie nie odpowiemy, to odpowie za nas na to pytanie ktoś inny i nam tą odpowiedź narzuci. Więc humanistyka jest związana z niepodległością myślową. I na pewno Polacy potrzebują niepodległości myślowej, potrzebują samodzielnego myślenia, pracy nad własnym językiem i myśli własnej, która nas ukonstytuuje. Czy mamy szansę wybicia się na oryginalność, skoro większość naszych rodaków unika książek? W 2014 roku aż 19 milionów Polaków powyżej 15 roku życia nie przeczytało ani jednej książki. Ale to nie jedyny problem. W Polsce mamy bardzo niski poziom rozumienia treści, które są w obiegu publicznym. W Polsce mamy sytuację, w której dyskurs publiczny, a on jest jakąś miarą kultury, także humanistycznym,
jest na poziomie często barbarzyńskim, zdegenerowanym. W Polsce mamy rozerwane więzi komunikacyjne i co więcej, w Polsce mamy bardzo niewielki odsetek ludzi w życiu publicznym, których łączy coś naprawdę wspólnego, którzy dzielą swoje wartości i którzy chcą do nich dojrzeć, którzy chcą poprzez te wartości budować dobro wspólne.